десятки не умеете поразить. Powiedział, że antykomunizm bez komunistów, to się pan Mentzen zdziwił. Co pana tak zdziwiło? Panu brwi podjechały po prostu wysoko. Bo ja pamiętam zdjęcia Roberta Biedronia z koszulce, przepraszam, Adriana Zandberga w koszulce z Marksem. Pamiętam Roberta Biedronia, który ma, zdaje się, przewodniczącego Mao na magnesie na lodówce. W związku z czym ja jestem daleki od stwierdzenia, że w Polsce nie ma komunistów. Ja może bym chciał, żeby nie było, no ale niestety są. Yeah.
Biblia, kto na górze Synaj rozmawiał z Bogiem? Adolf Hitler. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju.
I can call him. Candyman.